Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Urodzinki Świętego Mikołaja oczywiście. Jest ranek, wszyscy jedzą sobie śniadanko. I słuchajcie, dziś mamy w planach, słuchajcie, wybrać się do miasta, bo w pewnym mieszkaniu mieszka kobieta. Kobieta, która, starsza kobieta, która kocha koty, ma pełne mieszkanie kotów, no ale niestety jej kres zbliża się ku końcowi, dlatego tutaj w wyposażeniu mamy eliksir młodości i zamierzamy, słuchajcie, pomóc jej troszkę zaopiekować się tymi kotami, podarować jej eliksir młodości. I wiecie, w czasie, w którym ona na przykład będzie go spożywała, my musimy zająć się kotkami, żeby ona mogła spokojnie sobie się odmłodzić. Także słuchajcie, taka historia i nie wiem, czy widzicie, ale są małe zmiany. Nie wiem, kto zauważył. Jakość przede wszystkim, jakość... Oj, jak to brudno. Chodź, możesz wyczyścić, opróżnić to. Jakość i zobaczcie, nic się nie zacina, chodzi wszystko płynnie i pięknie. No i ojoj, masakra, może zamieniłem po prostu. Słuchajcie, i jakość dźwięku też jest troszeczkę inna, chyba troszeczkę gorsza nawet, bo słuchajcie, mam nowy laptop, przez co jakość jest lepsza, bo laptop jest lepszy, ale niestety mój stary mikrofon nie działa do tego, znaczy wejście nie pasuje do nowego laptopa, więc niestety jestem zmuszona nagrać ten odcineczek mikrofonem z laptopa, także trochę słabo, powiem wam, ale nie mam wyjścia. No cóż, lepiej, żeby był po prostu troszeczkę gorszy, wiecie, troszeczkę gorsza jakość dźwięku niż tam, wiecie, no odcinka miałoby w ogóle nie być, przynajmniej moim zdaniem. No i słuchajcie, za chwilkę się wybierzemy do tej pani. Kurczę, bo tak naprawdę znów na szybko nie wiedziałam, co wymyśleć. Jaki dobry uczynek. Nie wiem, możecie mi jeszcze podpowiedzieć w komentarzu, jakie dobre uczynki możemy jeszcze spełniać. Bo kurczę, tak naprawdę nie miałam czasu się porządnie zastanowić nad tym. I tak na poczekaniu tak naprawdę wymyśliłam tą starszą panią, przygotowałam ją, dodałam... Ojejku... No dobra, może to... Czemu on się cały czas pytał coś? Kurczę, nie lubię, jak dzieci się pytają. Okej, idziemy sobie na spacer. Zobaczcie, jak ślicznie wygląda. Wszystkie detale. Są to ustawienie ultra, te najlepsze. Także myślę, że jakość naszej gry się naprawdę polepszy. Ja jakoś po świętach dopiero zamówię mikrofon, także kilka odcineczków. Niestety będziemy musieli się przemęczyć z tym, no z tą jakością. No cóż, cóż mogę powiedzieć. O, Mikołaj to przyszedł. Może ulep sobie bałwana tutaj. O, lep bałwana. A my sobie pochodzimy troszkę z pieskiem. Także w takiej, wiecie, roli małego wyjaśnienia po prostu. Przepraszam Was za tą... Ojejku, jemu chyba strasznie jest gorąco. Przepraszam Was za tą jakość dźwięku, ale mam nadzieję, że nadrabia, zobaczcie, ta płynność i te detale, grafiki, naprawdę wow. Super jest. Wydaje mi się, że o wiele, wiele lepiej. Zobaczcie, to światło, te cienie, no po prostu mega, mega, bardzo mi się podoba. Okej, okay. Co Wy tu robicie? Ojejku, a ty w krzakach, wszyscy wyszliście na dwór. Okej, okay, to może ulepcie bałwana razem jeszcze, o, z Markiem. Mikołaj lepiej sam, a wy sami, okej. Okay. Także tak, no pomogliśmy już starszemu panu, to teraz pomożemy i starszej kobiecie, która, wiecie, pieniądze jakieś tam ma, żyje sobie w mieszkanku, także, wiecie, no jakiejś tam finansowej pomocy nie potrzebuje. Ale po prostu ma tych kotów dużo i chciałaby jeszcze z nimi pożyć, chciałaby jeszcze, wiecie, żeby te kotki miały dom, no a po prostu zbliży się ku końcowi jej życie, dlatego my uratujemy te kotki i tą panią, tak naprawdę, wiecie, dla dobra zwierzątek. Także no nie wiem, kurczę, nie wiem, co jeszcze wymyśleć z tymi dobrymi uczynkami, to nie jest takie proste w Simsach, wiecie. Okej, okay, jak tam ten spacerek, może już wrócicie do domku, co? Bo już tak chodzicie, chodzicie.
I wybierzemy się do tej pani, bo już jest 12, także myślę, że najwyższa pora. O, zobaczcie, jakiego bałwanka ulepił z pomidorem i o matko, z kwiatuszkami. Super, nie widziałam jeszcze takiego. Okej, dobra, to zostaw już tą smycz, odepnij sobie, skorzystaj z toalety i lecimy, słuchajcie, do tej pani. O, no tego to widziałam, tego zawsze lepią, ale tego jeszcze nie widziałam, bałwanka. Super, oryginalny bałwan, nie ma co. Okej, to co? Widzimy się już u tej pani w mieszkanku. Angie? Okej, jesteśmy. Tutaj zobaczcie, San Myszuno to jest ta okolica. Kurczę, nie wiem, czy kojarzycie tą okolicę, ale myślę, że kojarzycie. Tu jest ten bar chyba karaoke. Myślę, że kojarzycie na pewno. Okej, chodźcie, zapukajmy tutaj. O, idzie do nas pierwszy koteczek. Przyjazne powitanie. Powitajmy się z nim. Zobaczcie, jaki słodki. Ja losowo wybierałam te kotki, wiecie? Po prostu losował się pierwszy lepszy kotek. I po prostu, o, płochliwy, leniwy i żarłok, okej. Ojej, zobaczcie, ile tu jest koteczków, matko. Przyjazne powitanie, przyjazne. Przywitajmy się ze wszystkimi kociaczkami. Ależ tutaj jest tych kociaczków, naprawdę. Tutaj jest ich 7. Moje Powinno być ich 7. zaklina. O, tutaj śpią, zobaczcie. Tutaj śpią na szafce w kuchni. O kurczę, no super. Okej, poznaliśmy Neska. Okej. Teraz tutaj przed nami jest Ringo. Okej, fajnie. Tutaj już Serdel. Serdel, okej. Śmieszne imię, ale fajne jak dla kotka. Tutaj poznamy jeszcze Belle. O, ma jak chyba jedyny Moje sweterek. Bo to chyba zaklęba. ten Sfinks, czy jakoś tak, także spoko. Bonzi, Ale hello, dobra, może przywitamy się Bonza. najpierw z Lucją. Siema, Lucja Borowik, did you słuchajcie. come? Ona uwielbia kolor zielony, jest ubrana na zielono cała, także. Okej, także fajnie. Jejku, tych kocieczków naprawdę jest tu full. No, przywitajmy się jeszcze. Aha, jeszcze tutaj. Czy on wszedł pod kanapę? A nie, myślałam, że wszedł pod kanapę. Ojej, nie chce się z nami przywitać. Och, nie polubił nas, kurczę. Szkoda, poczekajcie, ja tu powiększę sobie. O, Radish. Serdel nas nie polubił jako jedyny. Vobane. Vobi Widzę, eats the good powiadam dough. stronę. Okej. Klaus. Seneke. Belindi. Popraw humor. Esenoi Ojejku, no Florib. to chodźcie. Daj duży Tenosa przysmak. Delmaga. Sosua. Pogłaszcz. Glish. Handel. Ojejku, on nie lubi telewizora. Może Day. włączymy telewizor, co? Żeby go nie stresował. Okej. Tutaj jest Molly. To jeszcze zaraz przywitamy się z Molly. Ostrożne powitanie. No, chcesz przysmaczek? No, chcesz. Przecież jesteś super słodkim kotkiem. Serdelek. No, może troszkę mniej nas będzie nie lubił. Okej, Molly sobie tutaj śpi na kanapie, ale słodkie kociaczki, naprawdę, no tyle ich tu jest. A gdzie jest reszta? Kurczę. Jeszcze były tutaj, spały na. O, tutaj ktoś jest. Filemon. No, okej, także poznajmy jeszcze Filemona. Cześć, cześć koteczku śliczny. Super. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Aha, i poznajmy ostatniego Filemona, czyli 7 kociaczków. Molly, Fuxi, Serdel, Bella, Ringo i Neska. Fajne. Ojejku, też nas nie lubi, kurczę, no szkoda. Ożywiona rozmowa, porozmawiajmy jeszcze. Zobaczcie, no czy to nie jest super, że to tak płynnie wszystko działa? No jest po prostu cudownie. Mam nadzieję, że ten dźwięk was nie zrazi przez te kilka odcineczków i mi wybaczycie, ale zobaczcie, co dzięki temu mamy. Po prostu piękny świat, nie zacinający się. Naprawdę. I to w najlepszych. Jaram się, naprawdę. Przepraszam was, ale mega się jaram, także mam nadzieję, że jakość naszych filmów będzie teraz super i będę mogła troszeczkę więcej czegoś nagrywać, bo już w końcu jeszcze tylko mikrofonik, ale to po świętach, moi drodzy, bo niestety, który dzisiaj jest? Chyba 14 już. Tak, 14, także połowa grudnia, no jeszcze tak z 10 dni. Ojejku, ktoś tu się bije, dlaczego te kotki się biją? Hej, hej, a ty nic nie robisz. No dobra, to schlebiaj. I słuchajcie, damy jej podarek. Wręcz prezent, przyjazny prezent. Eliksir młodości. Och, ona ma tę matę do tańczenia, Matko Święta. No dobra. Okej, okay, stajecie.
Chyba prezencik będziesz jej dawać. O, zobaczcie, jak tu śpi słodziak. Także oh, słuchajcie, Dora, chata pełna sort kotów. Yep. Cieszysz się? Mieszka. No, cieszysz się. Ale co, nie spodobał ci się prezent? Czy jesteś po prostu złośliwa dla mnie? Ej, no przecież chciałaś ten prezent. Dlaczego się złościsz? Przecież nie jesteś wredna, jesteś dobra. Ale się ganiają, super. Mega, naprawdę super kotki. Także słuchajcie, chciałam napełnić miseczki, ale widzę, że są napełnione wszystkie. Także nie będziemy już napełniać. Okej, to może dajmy przysmaczek dla każdego zwierzątka. Także cóż, Lucio, możesz teraz żyć o wiele dłużej ze swoimi kotami, dać im dłużej, ciepły i dobry dom. Mam nadzieję, że do końca ich życia. Nie masz się o co obawiać. Także cieszę się, że uratowaliśmy te wszystkie koteczki. Okej, teraz dla Filemonka. Daj przysmak. Proszę tutaj też daj przysmak. Dla każdego koteczka damy przysmaczek. I tutaj przysmaczek dasz. Ale tutaj szaleje. Boże, nie mogę go nawet złapać. Chyba się nawet zaciął. Jezu. Nie zaciął się. Po prostu biega. Ale jest naprawdę rozrywkowy. Tu już chyba jemu dawaliśmy przysmaczek, ale możemy dać jeszcze raz. A co tam? Może ten czerwony pasek trochę spadnie. Ale biega. No kurczę, ja go chyba nie złapię, tego kota. Poczekajcie, ja go kliknę. O, bo go nie złapię. No zobaczcie, jaki wariat. Strasznie. Okej, okay, już nie wiem, komu daliśmy, komu nie. Ale okej, okay, tutaj chyba tobie jeszcze musimy dać. Okej, okay, no i super. No, zobaczcie, że się w ogóle nie zacina, nie przycina, także cieszę się. Mam nadzieję, że też się cieszycie, że w końcu jest troszeczkę lepiej, że będę mogła już troszeczkę więcej nagrywać dzięki temu. Także wow. Okej, okay, poszła się położyć, chyba jest troszkę zmęczona, także spokojnie, my się tutaj kotkami zajmiemy. Dobra, kto nas tutaj nie lubi, to byśmy... Serdel nas nie lubi. Tutaj ty nas nie lubisz. Poznaj. Pogłaszcz. Pochwal. Baw się wskaźnikiem laserowym. No kurczę, my adoptowaliśmy pieska. Kotki są takie super słodkie, naprawdę. Te kuwety chyba się same czyszczą, także też kuwet nie wysprzątamy. No, także... Trudno. O, właśnie. Trochę przerażająco to wygląda, ale... ale okej. Okay. No nic, miseczek też nie napełnimy. Kurczę, myślałam, że trochę więcej tu zrobimy dobrych uczynków, ale wiecie. Tak, przyjaźnimy się ze sobą. Ona jest naprawdę fajna. No wiem, jest super, mega dobra, że adoptowała tyle kotów i tylu kotkom dała tutaj. Zobaczcie, naprawdę wspaniały domek. Mają dużo zabaweczek, posłań, mają dużo. Mogą spać sobie tak naprawdę wszędzie, nie tylko na posłaniach. Mają tutaj ogromny drapak. Tutaj mają drugi drapak. Tutaj nawet trzeci drapak. Zobaczcie, śpią sobie na łóżeczku. Także myślę, że naprawdę mają tutaj bardzo, bardzo dobrze. Tak mi się wydaje. Okej. Czy on nas przestał trochę nie lubić? Chyba troszkę tak. To się cieszę. Możesz jeszcze pogłaskać. Czy coś jeszcze dobrego? Jeszcze raz pochwalić? Może, nie wiem. I dać przysmak. I myślę, że będzie ok. Są znajomymi. Ok. Kurczę, te kuwety są naprawdę upiorne. Festiwal kończy się za godzinę. Aha, bo to jest jakiś festiwal. Nawet nie wiem czego. O, ktoś tu gra na gitarze, zobaczcie. Olga Wójcik, znamy ją. Ale jaką ma gitarę, patrzcie, ja cię nie mogę. Chyba sama ją zrobiła. O, matko. Może przyjdziemy, słuchajcie, coś tutaj, coś zjeść. Co wy na to? Zamów jedzenie. Ale kurczę, dziwne jedzenia, słuchajcie. Oj, nie targuj się, tylko... Może kary zamówimy sobie. Okej, okay, także myślę, że dobry uczynek wykonany. Myślę, że pani dzięki naszemu eliksirowi, chyba tak się odmienia, nie wiem, poprawcie mnie, jeżeli źle mówię, jeżeli naszemu po prostu napojowi młodości poczuje się lepiej i dzięki temu będzie mogła dłużej być z kotkami, to bardzo, bardzo się cieszę.
Ojej, ale jesteś zmęczona. Okej, to tylko weź sobie coś do jedzenia, tak szybciutko. Ojejku, ale skacze ten ekran. Weź sobie coś do jedzenia i wracamy już do domku, bo już jesteś naprawdę mega zmęczona. Okej, zobaczymy, co to jest dobrego i jaki będziesz miała potem nastrójnik. I wracamy do domku, słuchajcie. Może jeszcze komuś damy, słuchajcie, eliksir szczęścia. Co wy na to? Poznaj. Gdzie idziesz z tym? Co? Czekajcie, to przyspiesza. Gdzie ona z tym idzie? No nie gadajcie, że ona wraca z tym do domu. O, dobra. Kurczę, nie wiedziałam, że ona wróci do domu. Okej, to już chyba nie będę przerywać, bo... To powinno się szybko załadować. Kurczę. Myślałam, że to zje. A gdzie to jest jedzenie? Znikło? No, szkoda, no nic. To chodź, weź sobie prysznic. Proszę bardzo i możesz się kłaść spać. Na dzisiaj wykonałaś dobrą robotę. No to co robisz? Zrób aniołka w śniegu. Okej. A ty? Wszyscy w miarę dobrze się czują. Ty już poszedłeś spać? Jeszcze może nie. Jeszcze chwilę chodź tutaj. Może pobaw się z pieskiem. Chodź tutaj. Może też byś wziął jeszcze prysznic przed... wiesz, przed... Zawołaj go. Też byś wziął prysznic przed snem, żeby tutaj, wiecie, za bardzo... No, zawołaj go. Przyjdzie on, czy nie? Nie bój się, kibelka. Jejku, jak on się boi takich banalnych rzeczy, naprawdę. Ale ty jesteś uparciu. Chodź. Chodź, on już wyszedł. Przytul go. Pogłaszcz. I może jakiś przysmaczek. O, proszę bardzo. A Mikołaj, co robi? Też prysznic. Kurczę, wszyscy są brudni. Szkoda, że mamy tylko jedną łazienkę. Ale okej. Usiądź sobie i posłuchaj zimowego świętowania. A ty może byś już wróciła, co, do domu? Chociaż ty w ogóle nie jesteś zmęczona. Co ty robisz? Odgarniaj śnieg. O matko. Zrób aniołka w śniegu. Okej, już możesz. Strasznie długo się kąpię, nasza Ania. Dawaj, dawaj. Kurczę. Się zacięło coś, czy nie? Patrzcie, higiena jej w ogóle nie rośnie. No dobra, to idź spać w takim razie. Kurczę, coś się zacięło z tą higieną. Chodź, ty weźmiesz teraz prysznic. Może tam urośnie, nie wiem. A później pójdziesz spać. Okej. Czy tam urośnie higiena? Też nie rośnie, słuchajcie. Coś się stało. No nie wiem, może jak wejdę i wyjdę jeszcze raz, to się odblokuje. Bo co? Energia rośnie, tak? No, energia rośnie. A coś z higieną jest nie tak, nie wiem. Czy nasz prysznic nie działa, czy o co chodzi? Dziwne to jest. Chodź, a ty spróbuj wziąć prysznic. Dasz radę? Pomyśl pod prysznicem może. O, może to będzie... Też nie działa. Kurczę, no zepsuł nam się prysznic chyba. Chodź, pi. Chodź, i ty też już będziesz się kładła spać, bo już tak naprawdę wszystko jest załatwione. Kurczę, no będziemy musieli zresetować prysznic. Okej, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i jeszcze raz przepraszam za słaby dźwięk, słabą jakość dźwięku, ale mam nadzieję, że jakość obrazu wam to jakoś, wiecie, nadrabia. Także cóż, mam nadzieję, że teraz już będzie troszeczkę ciekawiej i dam radę coś, wiecie, więcej tutaj robić, przez to, że się nie zacinam. Cieszę się. Okej. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo za oglądanie, wysyłam wam gorące buziaczki i zapraszam do kolejnych i poprzednich również także filmików oczywiście. Także dziękuję, buziaczki i pa, pa.